Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest wieczorny program Telewizji Republika. W punkt jest z nami pan dr Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie. Witam serdecznie, panie ambasadorze. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie ambasadorze, no, kwestią taką, która niepokoi nas tu w Polsce, jest kwestia braku dostępu do zwykłych dla nas dóbr cywilizacji, takie jak dostęp do prądu, do ogrzewania na Ukrainie, tam na skutek tego barbarzyńskiego ostrzeliwania bezbronnych miast i w szczególności celowania w infrastrukturę krytyczną, no, sytuacja może za chwilę zrobić się katastrofalna. Jak pan ocenia te sytuacje? Bo z kolei no, Ukraińcy robią bardzo dzielne miny, ale próbują sobie radzić w tej trudnej sytuacji, tylko to może być trudne na dłuższą metę. To prawda, Ukraińcy, ponieważ jest zima, jest chłodno, mróz, więc to rzeczywiście jest problem. Natomiast jeżeli już w tej chwili w Waszyngtonie rozmawia się o możliwości przekazania Ukrainie patriotów, no to znaczy, że są już pomysły na rozwiązanie tych problemów, ponieważ tu chodzi o to, żeby nad ukraińskimi miastami było spokojne niebo, żeby ograniczyć do minimum możliwość ataków ze strony Rosji i zdaje się, że w tym kierunku sytuacja powoli zmierza. A ta amerykańska pomoc, no właśnie, niespodziewane deklaracje o przekazaniu amunicji tej, która może strzelać do 150 kilometrów. Dlaczego Amerykanie mieli takie jakieś wątpliwości w tej sprawie? No i dlaczego teraz je przestają mieć? No, retoryka Moskwy się coraz bardziej zaostrza. To, co płynie w tej chwili z Kremla, z ust tych kremlowskich dziennikarzy, no to są rzeczy absolutnie skandaliczne, urągające nawet zdrowemu rozsądkowi. Po prostu są haniebne. Więc myślę, że to też oddziaływuje na Zachód, który w tej chwili, widząc, co robią Rosjanie z miastami ukraińskimi, decydują się na mocniejsze wsparcie Ukrainy i dostarczenie jej również pocisków, które mogą sięgnąć do terytorium Rosji, żeby Rosjanie również zobaczyli, co to znaczy żyć bez prądu, bez ciepłej wody i bez elektryczności. A jak pan ambasador ocenia sytuację na froncie? Tam po tym sukcesie, jakim jednak było odbicie Chersonia, no, trudno się zresztą spodziewać jakichś dynamicznych działań, ale no, widać, że to taka trochę siłowanie na rękę, takiej metafory bym użył. Tam są prowadzone ostrzały przez Rosjan. No, Rosjanie, zdaje się, mają rzeczywiście kłopoty i z amunicją, i z rakietami, ponieważ używają systemów przeciwlotniczych, przeciwrakietowych do ostrzeliwania ukraińskich miast. Natomiast trzeba z pewnym uznaniem powiedzieć, że to, że Ukraińcom się udało przywrócić w jakichś prawie 40% dostęp mieszkańców Chersonia do elektryczności, to jest bardzo ważne i że uruchomione zostało połączenie kolejowe Kijów-Cherson. To są takie sukcesy, na których buduje się morale i przyszłe zwycięstwo. Panie ambasadorze, taką czytałem analizę zachodniego wojskowego, który twierdzi, patrząc na wyposażenie wojsk rosyjskich, że generał Mróz tam może zabić, on pisze, 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Rosjanie są rzeczywiście nieprzygotowani, przynajmniej wydają się nieprzygotowani do tej zimy. Czy to będzie miało jakieś odzwierciedlenie, nie wiem, w nastrojach w Rosji, może załamaniu się poparcia dla Władimira Putina? Bo rzeczywiście tutaj no, te klęski armii rosyjskiej, niesłychana ilość już poległych żołnierzy rosyjskich, no jakoś nie zmieniają do tej pory opinii społecznej w Rosji. To jest ponad 80 tysięcy
zabitych żołnierzy, wyeliminowanych żołnierzy i pewnie niedługo będzie 100 tysięcy. Rzeczywiście Rosjanie świeżo zmobilizowani, po pierwsze no, nie mają doświadczenia bojowego, nie są przeszkoleni, mają kiepską broń, nie mają ciepłej odzieży, nie mają właściwie jedzenia, ciepłej strawy i to rzeczywiście musi działać demotywująco, co będzie powodowało, że Putin będzie ponosił dalsze klęski na froncie. Panie ambasadorze, kwestia no, zawarcia jakiegoś pokoju, bo pokoju czy rozejmu jest spora grupa polityków, zwłaszcza w Europie Zachodniej, którzy no, chętnie by nacisnęli na Ukrainę, żeby tam oddała coś tam, albo bo to się łatwo oddaje nie swoje. Jak pan patrzy, czy wszelkie rachuby, na które zresztą wyrażał Władimir Putin na rozmowy pokojowe, to w tym etapie tego konfliktu to jest miraż, czy może się to skonkretyzować w jakichś ustaleniach? Raczej nie sądzę, żeby się to skonkretyzowało. Natomiast rzeczywiście takie pobożne życzenia wśród części elity, głównie zachodniej Europy, jest. I tam są tacy, którym się marzy powrót do business as usual, do interesów jak przedtem z Niemcami. Najlepiej, gdyby to był znowu tani gaz, który by pewnemu krajowi bardzo ważnemu w Europie Zachodniej pozwolił zachować dominującą pozycję na rynkach gospodarczych. To się chyba już nie stanie. Tym bardziej, że no jest, co jest bardzo ważne, jest pozycja i NATO, i pozycja Stanów Zjednoczonych. To jest stanowcza, gdzie się mówi, że nie ma rozmowy o jakimkolwiek pokoju i ustępstwach bez zgody Ukrainy. Panie ambasadorze, i teraz mój ulubiony temat, czyli Trójkąt Lubelski. Ulubiony, bo to jest no, bezpośrednie nawiązanie do Unii Lubelskiej, do czasów świetności Rzeczpospolitej. Jeszcze przed wojną w ramach tego Trójkąta Lubelskiego Ukraina na przykład poczuła się spadkobiercą tradycji pierwszej Rzeczpospolitej. Jak ważne są te spotkania między Polską, Litwą, Ukrainą? Tam no oczywiście dojmujący brak jeszcze czwartego partnera, czyli wolnej Białorusi. No to na to musimy jeszcze pewnie trochę cierpliwie poczekać. Natomiast zarówno Trójkąt Lubelski, jak i Trójmorze, jak i Dziewiątka Bukareszteńska, to są takie bardzo istotne inicjatywy, które pomagają nam budować swoją własną wizję geopolityki w regionie i wspierać również Ukrainę. Trójkąt Lubelski jest o tyle bardzo ważny, że nawiązuje do pewnych rzeczy ze wspólnej historii, które należy po prostu przypomnieć. Natomiast Trójmorze no to jest coś, co by pozwoliło wypełnić gospodarczą treścią wszystkie różne pomysły na wzajemną współpracę i wygląda na to, że to wszystko troszkę idzie do przodu. No zwłaszcza, że w ramach tego spotkania Trójkąta Lubelskiego, ostatnie było w Kijowie, no Ukraina potwierdziła chęć zbudowania specjalnego statusu przedsiębiorców polskich i litewskich na Ukrainie. Tak, to jest taki gest okazania wdzięczności za to, co Polska i Litwa robi dla Ukrainy. Myślę, że to są ważne sygnały. Zobaczymy, jak to się przełoży na konkretną praktykę, no bo w tej chwili w stanie wojny trudno jest myśleć o jakichś poważnych inwestycjach, natomiast trzeba się po prostu do tego przygotowywać. Panie ambasadorze, poruszył pan kwestię antyrakiet czy systemu antyrakietowego Patriot, które chcą Ukrainie przekazać Amerykanie, przynajmniej takie sygnały w tej chwili wysyłają. Mamy przepotężną awanturę tutaj na naszym krajowym podwórku, ale nie tylko. Jeśli chodzi o patrioty niemieckie, które zostały zaoferowane przez panią minister obrony
miałyby one stacjonować w Polsce. Polski rząd mówi, że znacznie lepiej ochronią polskie niebo, również polskie niebo, stacjonując na Ukrainie po zachodniej stronie, po wschodniej stronie polskiej granicy. Rzeczywiście, no, ta oferta zrodziła różne nieporozumienia. Po pierwsze, no, zdaje się, że podstawa tego nieporozumienia to jest to, że pani minister obrony Niemiec nie skonsultowała tego ze swoją armią i swoimi generałami, to podają niemieckie media. Co wywołało, jak wiadomo, pewnie jakieś kwasy wzajemne. Natomiast rzeczywiście, no, ta rakiety Patriot, gdyby stacjonowały, one i tak stacjonują w tej chwili przy lotnisku Jasionka, to są amerykańskie Patrioty, które strzegą ważnych dla nas w tej chwili szlaków transportowych i lotniska. A co do tych niemieckich Patriotów, no to, żeby one się znalazły po ukraińskiej stronie, to by było ze wszechmiar cenne, bo to by po prostu Ukraińcom bardzo pomogło. I tutaj jakieś mówienie o eskalacji, no o jaką eskalację może chodzić, jak przecież Patrioty to nie jest broń ofensywna, tylko defensywna. Przepraszam, wszedłem w słowo, ale pan jest doświadczonym przecież bardzo dyplomatą. Czy istnieje zwyczaj, no, składania takich ofert bez uprzedniego uprzedzenia, wysądowania, czy taka oferta będzie przyjęta? Bo to stanowiło zaskoczenie nie tylko dla Bundeswehry, ale również dla polskiej opinii publicznej. No, takie rzeczy powinno się załatwiać wpierw niepublicznie. To powinno się prowadzić w tym celu konsultacje, rozmowy i powinna zapaść decyzja, która jest wspólna. Tak się w tym przypadku nie stało i należy tylko nad tym ubolewać. Panie ambasadorze, wspomniał pan o postawie pewnego kraju, ale wymienił pan, trochę przejęzyczając się, nazwę tego kraju. Chodzi oczywiście o Niemcy, które by chciały wrócić do business as usual z Rosją. Podobny pogląd ma również Francja. Jak pan patrzy na przyszłość takiego poglądu? Bo taki pogląd, no, też wymaga jakby pozbycia się Amerykanów z Europy. Amerykanie, no, nie bardzo się wybierają z Europy, najkrócej mówiąc. No, my byśmy bardzo nie chcieli, żeby się wybrali z Europy. Nie chcieliby tego i Bałtyki, i my byśmy nie chcieli. I pewnie Unia by nie chciała, jeszcze parę innych krajów by się znalazło. Natomiast, no, myślę, że przy tej coraz bardziej jadowitej, coraz bardziej obrazoburczej retoryce płynącej z Kremla, no to myślę, że zapał do tego, żeby próbować budować w przyszłości stosunki z Rosją ostyga. Myślę, że nawet w retoryce ostatnich, w wypowiedziach kanclerza Scholza już widać, że po prostu to jest bardziej klarowne i bardziej proukraińskie, a mowy o Rosji tam już nie ma. I ostatnia kwestia, panie ambasadorze. Ja czuję pewien niedosyt, jeśli chodzi o jasne określenie tego, co Rosja robi na Ukrainę. Na Ukrainie docierają do naszej redakcji zdjęcia, których nawet nie możemy pokazać w telewizji. Pan ambasador i szanowni widzowie pewnie wiedzą, dlaczego nie możemy ich pokazać. Mam takie wrażenie, że tę postawę Rosji jednak się jakimiś omówieniami załatwia. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie mówi się wprost, że to jest prosta kontynuacja barbarzyństwa III Rzeszy, że najgorszych wzorów z historii? To się właściwie mówi, a poza tym takie rzeczy się pojawiają w mediach społecznościowych. Można zobaczyć tam takie filmiki, które po prostu podnoszą włosy na głowie. No tu w tej chwili widzimy, że Rosja została
nazwana po imieniu, że Parlament Europejski określił Rosję mianem państwa sponsorującego terroryzm. To samo zrobiło zgromadzenie parlamentarne NATO. Ale też wejdę w słowo, panie ambasadorze, bo to znowu jest omówienie, bo to jest państwo sponsorujące terroryzm, a nie państwo terrorystyczne, jakim de facto jest Rosja. Panie redaktorze, wie pan, co mnie najbardziej niepokoi i denerwuje, to to, że do tej pory grupa Wagnera nie została zakwalifikowana jako po prostu organizacja terrorystyczna, kryminalna. I to jest coś, czego, co jest trudno pojąć, trudno zrozumieć. To przecież by było znacznie łatwiejsze niż ta rezolucja w sprawie Rosji w Parlamencie Europejskim czy Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. A jakoś grupa Wagnera co? Jest częścią cywilizowanego świata? Chyba nie. A tam zdaje się jakiś samolot przez przypadek zgubił jakąś bombę nad obozem tej grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej chyba, o ile się nie mylę. Jak pan to interpretuje? Jeszcze zapytam. No, myślę, że komuś to tak doskwierało, że zapadła decyzja operacyjna, żeby próbować przypomnieć Rosji, że my widzimy, co oni tam robią i że my się z tym nie zgadzamy. No, ja nie chcę, że tak powiem, spekulować, kto to zrobił i dlaczego, natomiast no, można się pewnie łatwo domyślić, kto to mógł zrobić. To pozostawiamy domyślności naszych szanownych widzów. Pan dr Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie. Dziękuję serdecznie, miłego wieczoru, panie doktorze. Dziękuję również. Za chwilę kolejna część programu. Zapraszam na krótką przerwę.